Mało tego. O ile do tej pory jeszcze zawiadujący tym sektorem, czy to bezpośrednio przez siebie w PKN Orlen, czy przez byłą swoją księgową z miasta Pcim, przepraszam, nie miasta chyba, tak? Tam to nie wiem, czy to jest miasto. Chyba jednak to jest gmina niemiejska. Tak, no w każdym razie księgowa pana Obajtka jest teraz prezeską grupy Lotos. Prezeską grupy Lotos. Więc ta para, tego typu ludzie, którzy właśnie zarządzają w naszym imieniu, jak gdyby, no bo de facto, prawda, są wynajęci przez polski rząd, przez polskich polityków z panem Kaczyńskim na czele. No więc ci ludzie, jak gdyby, czy mają jakiś specyficzny interes w tym, żeby w ich spółkach nie działo się nic? Nie, oni mają wręcz odwrotnie, oni mają interes, by w ich spółkach działo się bardzo dużo, ponieważ ostatecznie na tego typu ruchach zarabiają głównie menedżerowie i doradcy, a nie klienci. Klienci, proszę Państwa, są ostatni, którzy na tym zarobią. Zatem umówmy się, mamy do czynienia z wyprzedażą ogromnej części polskiego sektora naftowego, co prawda w większej części z grupy Lotos niż z PKN Orlen, ale także z PKN Orlen. Także PKN Orlen musi się pozbyć niektórych swoich terminali i tak dalej. Ta cała mapa jest już ustawiona. Ale jeszcze raz powtarzam, to co zostało przedstawione polskiemu rządowi jako kroki niezbędne do tego, by ewentualne przejęcie Lotosu przez PKN Orlen mogło się dokonać bez szkody dla jakby koncentracji, bez szkody dla rynku, bez takiej monopolistycznej szkody dla tego rynku, to wszystko jakby no, nie musiało zostać zaakceptowane, tymczasem zostało. No i jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, no, zdajmy sobie sprawę z tego, że ostatecznie punktem wyjścia do całej tej zabawy było co? To było w ogóle wymyślone przez tę ekipę, nie przez Lecha Kaczyńskiego. To jest nieprawda, to jest absolutna bzdura, że Lech Kaczyński kiedyś miał wizję, że połączy Lotos z Orlenem. To jest absolutna bzdura. I były również wówczas zupełnie inne warunki rynkowe. Wszystko było inaczej, kiedy żył świętej pamięci Lech Kaczyński. Ale na tym etapie pan Obajtek zaproponował przejęcie Lotosu moim zdaniem tylko z jednego powodu. Otóż chciał w ten sposób przepompować część wartości PKN Orlen do skarbu państwa, do rządu, bo oto rząd polski, cała ta fuzja, cała ta wyprzedaż, cała ta likwidacja grupy Lotos i wyprzedaż kawałka polskiego przemysłu naftowego i energetycznego. Otóż rząd polski ma 50-kilka% w grupie Lotos i to rząd polski sprzeda ten pakiet do swojej innej spółki, czyli do PKN Orlen. No po co? Zastanawiacie się? No przecież po to, żeby włączyć te pieniądze do swojego bilansu, tak? Do możliwości wydatkowania